Witam Państwa serdecznie. Jest nas sporo na sali, choć chciałoby się, żeby mieszkańców było trochę więcej, ale mam dodatkową informację dla Państwa. To nasze spotkanie będzie troszkę miało formułę studia filmowego, ponieważ są dwie kamery już tutaj ustawione. Wszystko to, co dzisiaj zrobimy, zostanie sfilmowane i będziemy to udostępniali różnymi kanałami internetowymi, żeby mieszkańcy się mogli zapoznać. Ci wszyscy, którzy tutaj nie dotarli, a dotarło ich niezbyt wiele. Więc myślę, że możecie Państwo mówić do szerszej publiczności niż ta obecna tutaj, bo będzie to, jak myślę, oglądane przez różne osoby jeszcze później. Ode mnie kilka krótkich słów wprowadzenia i cały przebieg spotkania będzie należał do Państwa, do autorów projektu, które zostały zgłoszone w Łomiankowskim mechanizmie partycypacyjnym. Napłynęły do nas 45 zgłoszeń napłynęło do nas z projektami. Niestety wiele z nich było obarczone różnymi wadami i z różnych powodów, może nawet nie nazwałbym tego wadami, ale po prostu z różnych powodów nie nadawały one się do realizacji. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma sporo różnych ograniczeń i z tymi ograniczeniami musimy się liczyć. Część z mieszkańców po prostu tych ograniczeń nie była świadoma, co jest zrozumiałe, bo nieraz one są takie mało intuicyjne, ale 25 projektów przeszło przez to ucho igielne i autorów tych projektów mamy tutaj dzisiaj na sali. Ten adres e-mailowy pokazany na dole to jest adres, pod którym można znaleźć wszystkie te projekty. Do tego adresu można też trafić w inny sposób, o tym powiem za chwilę. Kilka informacji takich porządkowych. Głosowanie się odbędzie między 1 a 7 września. Zachęcam Państwa do agitowania, do zbierania poparcia dla swoich projektów. Tak jak napisałem do Państwa w mailu, będzie kilka imprez do czasu tego 7. Możecie Państwo wpaść na te wydarzenia, możecie ewentualnie uzgodnić z organizatorami tych wydarzeń jakąś swoją obecność. Te projekty, o których wspomniałem, będą dostępne. Możecie Państwo listę tych projektów obejrzeć, wchodząc na www.łomianki.pl i na górnej części tej strony jest takie charakterystyczne logo tego naszego mechanizmu. Klikając w to logo, można przejść do tego miejsca, które było wyświetlone na poprzednim slajdzie. Więc i to jest miejsce, na którym można znaleźć projekty, listę projektów i na którym będzie można od pierwszego oddać głos na któryś z tych projektów. Dodatkowo na ulicy Warszawskiej 115, główna siedziba urzędu, na ulicy Staszica 2, czyli to miejsce, oraz Centrum Kultury będą dostępne urny dla osób nieinternetowych. Będzie można wrzucić swój głos w postaci papierowej. Ważna informacja, trochę inaczej głosujemy niż w pierwszym naszym mechanizmie partycypacyjnym. Możecie wszyscy Państwo, wszyscy mieszkańcy gminy mogą zgłosić większą ilość projektów aż do wyczerpania puli 1 miliona złotych. To jest tegoroczna pula Łomiankowskiego mechanizmu partycypacyjnego. Można więc skomponować, że tak powiem, swój koszyk projektów tak, żeby się w tym 1 milionie zmieścić. No i jeszcze jedna uwaga. Dopiero od 18 lat mogą brać udział mieszkańcy w tym głosowaniu. To jest wynik dość starej uchwały o konsultacjach, na której się opieramy. Pewnie trzeba ją będzie kiedyś zmienić, natomiast no, póki co ona obowiązuje i młodsi niż 18-latkowie nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu. O naszym dzisiejszym spotkaniu
Niestety każdy z Państwa będzie się musiał podporządkować takiemu dość wyśrubowanemu wymaganiu, żeby zmieścić się w ciągu 5 minut. Przez 5 minut można dużo mądrych rzeczy powiedzieć, więc wierzę, że to Państwo zrobicie. Podajcie Państwo także numer swojego projektu, bo być może to ułatwi niektórym poruszanie się wśród tych 25 projektach. A na zakończenie naszego spotkania, już w taki bardziej nieformalny sposób, będzie można, jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby z Państwem porozmawiać, to będzie taka chwila na takie mniej sformalizowane rozmowy. Pani Agata będzie mierzyła czas, dobrze mówię, i będzie w sposób bezwzględny Państwu to sygnalizowała, więc bardzo proszę o zachowanie tego reżimu. No i zabieramy się do pracy, do głównej części naszego spotkania. Pani Agato, kogo poprosimy na początek? Pan Hubert, tak, ma to jeszcze tak. Możecie Państwo usiąść, możecie Państwo stać, mikrofon do ręki i za chwilę czas start. Proszę bardzo. Dzień dobry. Więc mój temat brzmi bioróżnorodność w Łomiankach, czyli budki lękowe dla ptaków. Poproszę kolejny. Celem tego projektu jest przywrócenie miejsc znajdowania ptaków, sprawdzenie przywrócenia do miejsc ochotników lękowych za pomocą obrączkowania, zwiększenie świadomości mieszkańców, czyli edukacja ekologiczna. Korzyści z tego projektu są takie, że gatunki owadożerne i wszystkożerne ograniczają populację owadów, a także pełnią rolę sanitarną i fitosanitarną, czyli ptaki zjadają na przykład pędraki, które żyją w ziemi. Poproszę kolejny slajd. Założenia projektu są bardzo takie dość ochronne, bo przewidziałem 30 budek po 10 z każdego typu, czyli dla sikor, szpaków i dla kawek. Lokalizacja projektowa to obszar wzdłuż ulicy Warszawskiej od budynku, w którym się znajdujemy, do ulicy, do urzędu gminy na ulicy Przeskok, czy ulicy Przeskok, i wykorzystane zostaną miejsca będące własnością gminy. Poproszę koniec. Zdobyte środki zostaną przekazane na zakup materiału. Budowa budek odbędzie się na wspólnych warsztatach z mieszkańcami przy wsparciu Fundacji Promocji i Rekreacji KIM, która zapewni zaplecze techniczne. Ze względu na niewielką liczbę przewidzianych budek, projekt ma charakter monitoringowy. Wnioski będą posłane do określenia dalszych działań w tym kierunku, czyli sukces, który wyniknie przez zagęszczenie się tych ptaków, będzie stanowić jakiś postęp dalszych działań. Poproszę. I to jest już, co przed chwilą powiedziałem, czyli ostatnie pytanie. W wyniku nowoczesnego budownictwa, także modernizacji budynków, dochodzi do zmniejszenia naturalnych miejsc lękowych. Budki kompensują utratę wspomnianych siedlisk. Poproszę kolejny slajd. I chyba się zmieściłem w czasie. Dziękuję bardzo za uwagę. Wartość projektu ocenię na 500 zł, ponieważ to są mikrofony. Wartość to jest 500 jest bardzo niewielka, dlatego że budki nie będą kupowane, będziemy je robić sami, więc tylko koszt materiałów. Przepraszam za nieobecność dzieciejszą, ale jestem w tej chwili na wyjeździe służbowym. Mieszkam w pięknym zamku w Suchej Beskidzkiej. Jutro gramy tutaj koncert. Proszę Państwa, ten projekt Dźwięki Europy powstał właściwie spontanicznie podczas koncertu, na którym byliśmy wspólnie z moim mężem Bernardem Chmielarzem. Na scenie letniej w Łomiankach
koncert orkiestry łomiankowskiej i wtedy pomyśleliśmy sobie, że przecież my też wspólnie mamy taki projekt, który moglibyśmy zaprezentować mieszkańcom i wydaje mi się, że mógłby wzbogacić bardzo ofertę kulturalną gminy. Tym bardziej, że jest utworem no, takim dość przystępnym, to znaczy jego barwa, jego kolorystyka brzmieniowa jest taka przyjemna po prostu w odbiorze. To był utwór, jest utwór, który został napisany w 2004 roku, jak Państwo się myślecie, wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i stanowi taką fajną muzyczną wizytówkę jakby krajów Europy. Poprzez muzykę, która jest jakby charakterystyczna dla tych krajów, oczywiście nie są to cytaty utworów, tylko po prostu utwory napisane przez Bernarda. Czyli na przykład Włochy to Tarantella, gwałtowny, szybki taniec Francja, elegancki waltz francuski, a Polska to jest pomysł. I pomyślałam sobie, że warto zaproponować Państwu właśnie realizację takiego projektu. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o dobór wykonawców, pozostawiam to do decyzji kompozytora. Być może część z Państwa wie, że jest to osoba dość znana, a w każdym razie rozpoznawana w środowisku, dlatego że Bernard wspólnie z Waldemarem Malińskim przygotowali i zrealizowali część taką, powiedziałabym, telewizyjną swojej twórczości i po prostu są znani z telewizji. Wystawiali przez długi czas taki projekt Laskowik i Malicki, może Państwo oglądaliście. To właśnie chodzi o tą samą osobę, Bernard Chmielarz, nie tylko dyrygent, ale też aranżer, kompozytor i w ogóle taki człowiek, powiedziałabym, renesansu. Co ciekawe, Bernard zgodził się poprowadzić ten koncert. Wydaje mi się, że jego kontakt z publicznością jest taki strasznie fajny, bo on wprowadza taką ciepłą atmosferę i jednocześnie taką troszeczkę dowcipną, więc myślę, że to dla publiczności łomiankowskiej byłoby bardzo, bardzo fajne móc doświadczyć na żywo, że tak powiem, kontaktu personalnego z taką osobowością. Poza tym chciałam no, tak nieśmiało zaznaczyć, że Bernard jest mieszkańcem gminy i właściwie już od wielu lat. I no chyba miło byłoby zaznaczyć tutaj też jakoś jego obecność, zwłaszcza, że jest taka wola z jego strony. Także bardzo serdecznie zapraszam do poparcia tego projektu. Jak zbieraliśmy podpisy, to wydawało mi się, że dosyć dużo osób jest zainteresowanych, żeby taki koncert mógł się odbyć. Oczywiście to zależy też od Państwa, od przychylności władz gminy. Ale mam nadzieję, że byłoby to coś bardzo fajnego. Utwór jest, no nie wiem dokładnie jak długi, ale myślę, że na pewno w godzinie się mieści. Fragment utworku za chwilę Państwu tutaj być może uda mi się przyłączyć do prezentacji. I tak jak mówię, no wybór wykonawców pozostawiłabym tutaj kompozytorowi, no mając nieśmiałą nadzieję, że może zechce mi powierzyć partię fortepianu koncertowego, który tutaj jakby też w tym utworze bierze udział. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz przepraszam za moją nieobecność. Do widzenia. Dzień dobry, ja przepraszam, że się spóźniłam z powodu trudności w dojeździe do Łomianek, był wypadek na Burakowie, więc przejazd jest zablokowany. No cóż, ja mam bardzo króciutko. Mój projekt dotyczy remontu świetlicy miejskiej w Dąbrowie Leśnej. Rewitalizacji tego budynku, który powstał na przełomie lat 80. i 90. i właściwie jest no, w stanie, powiedzmy, trudnym do użytkowania. Myślę, że będzie mógł służyć mieszkańcom po dokonaniu niezbędnych prac remontowych. Jest to takie miejsce przy Placu Zabaw, które jakby jednoczy i łączy mieszkańców
Dąbrowę. Można tam organizować różne aktywności. Wykorzystywane jest w miarę możliwości w sezonie w tej chwili bardziej letnim, ponieważ tam nie ma stałego ogrzewania, nie ma mediów odpowiednich. Są problemy z jego funkcjonowaniem. I miało być to takie centrum aktywności dla mieszkańców tamtej strony trasy, tak? Czyli właśnie Dąbrowy. Tam korzystają z tego budynku, czy mogą wykorzystać w pełniejszej formie czy stowarzyszenia, czy fundacje, czy też tam kultury prowadzone mogą być zajęcia zarówno dla dorosłych i dla dzieci. To się powolutku zaczyna dziać, no ale z racji jakby jego stanu jest wykorzystywany w niewielkim stopniu, stąd też taka próba poprawienia jego funkcjonowania. I to w zasadzie tyle, tak? Nie jest to coś, co jest spektakularne, nie ma tutaj co przygotowywać jakiejś prezentacji. Dziękuję Państwu bardzo. Dlaczego Łomiankom potrzebny jest kolejny skatepark? Mogę poprosić o następny? Dlaczego potrzebujemy skateparku? Ci, co jeżdżą na deskorolkach, wiedzą, że ten skatepark, który jest przy ICDS-ie, jest zawsze oblegany, tam jest zawsze mnóstwo dzieciaków, czasami jest nawet kolejka chętnych do jeżdżenia w tym miejscu, szczególnie w czasie roku szkolnego. Brakuje też zajęć dla dzieciaków na świeżym powietrzu. One po prostu, szczególnie między 10 a 16 rokiem życia, muszą sobie radzić same, wynajdować sobie swoje zajęcia. Do Warszawy nie pojadą, bo są jeszcze za małe. Mogę poprosić następny. Tak wygląda teraz obecny skatepark. Co prawda zdjęcie było robione teraz w okresie wakacyjnym, więc jest akurat mało dzieci, ale tu jest zawsze zdecydowanie dużo dzieciaków. I to cieszy się ogromną popularnością. Mogę następny? Tak mógłby ewentualnie, to jest taka wizualizacja, moje marzenie, wyglądać kolejny skatepark. Nie wiem, co się zmieści na działce, którą chcę wskazać na ewentualnie wybudowanie kolejnego skateparku. Mogę następny slajd poprosić właśnie? Tu jest taka działka przy, na zbiegu ulicy Jeziornej i Strumykowej, która ewentualnie mogłaby się stać nowym skateparkiem dla dzieciaków. Miejsce trochę z dala od domów. Może nie będzie nikomu przeszkadzać hałas deskorolki i z hulajnogi i tak dalej. Więc to jest w tych szachach może powstać po prostu kolejny skatepark. Fajne miejsce do spędzania wolnego czasu. Mogę poprosić kolejny. Właśnie, projekt numer 5. Zagłosujcie na skatepark. Wartość tego projektu jest 799 500 zł. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Rafał Łasinowicz. Mieszkam w Łomiankach Dolnych. Na co dzień też zajmuję się działalnością Straży Pożarnej. Stąd też taki nieco inny projekt przygotowałem. W gronie tych oczywiście bardzo interesujących i jak najbardziej fajnych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia w Łomiankach, tego, żeby się żyło przyjemniej. No ja mam taki projekt, który miałby sprawić, żeby się przynajmniej tym osobom, które będą tego potrzebować, żyło nie, zarówno przyjemniej, jak i dłużej. Dlatego taki projekt polegający na zapewnieniu publicznego dostępu do defibrylatorów zewnętrznych, czyli do takich urządzeń, które tutaj przyniosłem, o których za chwilę tu na następnym już myślę slajdzie co nieco powiem. Poproszę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ile jest karetek pogotowia, czyli tak zwanych zespołów ratownictwa medycznego w gminie Łomianki. To jest cały jeden, tak? Jest cały jeden, który jest bardzo często zajęty, którego czas dojazdu różnie wygląda. Niejednokrotnie nam jako strażakom się zdarzało być pierwszym przy zdarzeniach typowo medycznych w zastępstwie na przykład pogotowia. Stąd też, no ale to tak samo Straż Pożarna też chwilę zajmuje to zaalarmowanie, powiadomienie, dojechanie, udzielenie pomocy. Natomiast do czego służy to urządzenie? Przede wszystkim służy do uratowania życia, zdrowia w przypadku konieczności, w przypadku zatrzymania krążenia. Tak? Jeżeli u człowieka dochodzi do zatrzymania krążenia, to szanse na no nie tyle przeżycie, ale nawet powrót do zdrowia maleją z każdą minutą.
I szybka defibrylacja przez osoby postronne, przez państwa, nie przez nas, bo my to sobie dojedziemy później i może być już zdecydowanie za późno, bo po 4 minutach zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu. No i człowiek niekoniecznie już wróci do tego stanu sprzed zatrzymania krążenia. Owszem, ma szansę nadal przeżyć, natomiast to już nie będzie do końca takie życie, jakie wiódł wcześniej. Dlatego ten dostęp do defibrylatorów, które miały być w różnych miejscach gminą Mielki rozmieszczone publicznie przez 24 godziny dostępne. Możemy następny. Powinien zapewnić przyspieszenie tej reakcji. Tutaj jeszcze jest opisane dokładnie, co to jest za urządzenie. Jest to urządzenie przede wszystkim bardzo proste, bardzo łatwe w obsłudze. Mogę nawet dać na następny slajd. Jest łatwe w obsłudze dla każdego. Składa się z urządzenia, które ma dwa przyciski tylko i myśli za człowieka. Nie tyle, że myśli, ale też podpowiada. Mówi wszystko, co człowiek ma zrobić. A co najważniejsze, jest stuprocentowo bezpieczny. To znaczy, nie da się tym zrobić krzywdy w żaden sposób. Ma takie mechanizmy zabezpieczające, takie algorytmy, że nie jesteśmy w stanie zrobić tak jak na filmach, że naciskamy przycisk i tam człowieka strzela. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy elektrody, które są przyklejone w jednym i drugim miejscu klatki piersiowej, co jest narysowane, jest to proste do zrobienia, kiedy te elektrody wykryją, że jest taka potrzeba. Możemy dalej. Co obejmuje projekt? Projekt obejmuje wyposażenie czy postawienie kilku takich defibrylatorów na terenie Łomianek, dlatego że jest konieczne spełnienie takich kilku przesłanek, które tutaj są wymienione. Przede wszystkim dostęp i bliskość urządzenia, to, że to urządzenie musi być widoczne i dostępne, musi być zapewniona konserwacja, serwis, opieka nad tym urządzeniem. No i jeszcze najlepiej dodatkowo byłoby, gdyby był własny zespół, który będzie w stanie cokolwiek pomóc. Możemy dalej. Pierwszy punkt, o którym mówiłem, dostęp i bliskość urządzenia. Projekt zakłada wstępnie 8 miejsc w takich Łomiankach, dostępnych publicznie, czyli gdzieś w terenie, na zewnątrz budynku. Teraz już w wielu budynkach w Łomiankach, nawet tutaj w ICDS-ie, w Urzędzie Miejskim, na komisariacie, w Oszołom czy innych miejscach, te defibrylatory są, ale one tam są w czasie pracy. A czas pracy jest, sami wiemy jaki, no i w efekcie przez 75% czasu, czyli po godzinach pracy i weekendy, ten sprzęt jest niedostępny. Tutaj według projektu miałby być on dostępny na zewnątrz w zabezpieczonych pojemnikach. Proponowane lokalizacje, z których można wybrać, no bo tutaj jest 12 zaznaczonych, w projekcie jest do wyboru 8. Poproszę dalej. Tak wygląda umieszczony na zewnątrz defibrylator w specjalnym takim stędzie, zabezpieczony z systemem alarmowym, systemem ogrzewania, oświetlenia. Tak, żeby to było i dostępne, i widoczne, i bezpieczne. Dodatkowo w ramach projektu... Dobrze, to zapraszam w takim razie jeszcze tylko do zapoznania się z tymi informacjami na stronie projektu. Tam będzie wszystko i... No cóż, dziękuję. Koszt jest około 70 tysięcy oszacowany. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Ania Machowiak, jestem mieszkanką Łomiana Kruszów. Przyznam prawie 30 lat długo. I wymyśliłam projekt, któremu nadałam nazwę Łomianki Podej Dalej, w skrócie po prostu Podej Dalej. Przepraszam, slajd. Co to jest Podej Dalej? Jest to przede wszystkim punkt wymiany rzeczy oraz warsztatownia znajdująca się w tym samym miejscu. Będzie to fizycznie postawiony kontener, taki pawilon, gdzie każdy mógłby oddać rzeczy, no nie za duże, gabarytowo, jeszcze zdatne do użytku, w dobrym stanie, a każdy inny mieszkaniec mógłby z tego korzystać. Chciałam, żeby on był umiejscowiony przy GP Shopu. To jest miejsce, które mieszkańcy, wydaje mi się, że już dobrze znają. Jest to takie naturalne miejsce, jak no, co zrobić z tymi rzeczami w domu, no to no dobra, no to już tutaj nie mogę, tam nie mogę, no to wywiozę na śmieci, ale to jest jeszcze dobre. Nieraz się spotkałam z sytuacją tam właśnie w tym punkcie zbiórki odpadów komunalnych, jakby ktoś nie wiecie, co to jest GP Shop jeszcze, że ktoś chciał zostawić, czy może tutaj zostawić, bo to jest jeszcze w dobrym stanie. No niestety ze względów prawnych nie można i faktycznie obsługa nie pozwala pozostawiać rzeczy, trzeba to włożyć do kontenera, gdzie to jest, się staje odpadkiem. I chciałam tuż obok postawić właśnie taki kontener, aby to było takim naturalnym miejscem pierwszym, gdzie rzeczy, które jeszcze są zdatne do użytku, ale nam już to niepotrzebne,
każdy inny mieszkaniec mógł wykorzystać. Czy to jakiś rowerek mały, dziecięcy, czy to jakiś element dekoracyjny, doniczki, nie wiem. Jest bardzo dużo rzeczy mamy w domu, których już nie do końca potrzebujemy, a ktoś inny się bardzo ucieszy. W drugiej części tego pawilonu chciałam, żeby powstała warsztatownia. Jest to przestrzeń ze stołem stolarskim. To jest taka przestrzeń oddana w życie mieszkańcom, gdzie mogą się tam sobie coś naprawić. Chodzi o to, żeby przekonać ludzi, że łatwo naprawić i można coś naprawić. W Łomiankach mamy teraz też dużo mieszkań. Często ludzie po prostu nie mają miejsca, żeby coś, zwłaszcza z takiego stolarskiego, porobić. Tam będą mogli w bezpiecznych warunkach to zrobić. Będzie stół stolarski. I narzędzia trzeba oczywiście ze sobą wziąć. To jest przede wszystkim właśnie dla nas, tak? Czyli my to tworzymy, my też musimy ją wyposażyć, tak? Mam nadzieję, że znajdą się wolne regały, stoły, gdzie można będzie wstawiać z kolei te drobne rzeczy, które będzie można przenieść, a każdy będzie je sobie odbierać, jeżeli ma na to ochotę. Będzie to działało na zasadzie naszego wspólnego dobra, tak? Czyli sami będziemy o to dbać, będziemy, my jako mieszkańcy będziemy mogli się zgłosić jako wolontariusze i będzie dyżur, ja wymyśliłam, że dwa razy w tygodniu dużo pracownika, który będzie sprawdzać, czy na pewno wszystko jest w porządku i też wrzucał zdjęcia na grupę społecznościową na Facebooku. Uwaga, śmieciarka jedzie Łomianki, też polecam. Tam są rzeczy, gdzie właśnie ktoś już nie potrzebuje, można sobie zabrać i wszyscy są szczęśliwi. I oprócz tego będzie nadzór pracownika GPSZ-u, który będzie patrzeć, czy na pewno wszystko jest ok, czy nikt tam nie przyjeżdża ciężarówką i wwozi wszystko na sprzedaż, bo cel jest taki, że to ma być od mieszkańców dla mieszkańców. Co można zostawiać? No, gry, książki, jakieś takie raczej drobne przedmioty, ewentualnie, nie wiem, lampa, krzesło, to już wtedy, kiedy jest dyżur pracownika. Czego nie można przede wszystkim, to na pewno nie ubrania. Mamy ich zdecydowanie za dużo i jakbyśmy zaczęli przynosić ubrania, no to by zawaliły całe pomieszczenie, już to już było przerabiane, też materiały oczywiście niebezpieczne. To nie jest miejsce do oddawania spożywczych rzeczy. To miejsce znajduje się przy mapsie. Już mamy takie miejsce. Poprosiłam was tutaj. I czy to się sprawdzi? Mam nadzieję, że tak. Wierzę w to, że tak. Że nas siła, że damy radę sami to ogarnąć. I to naprawdę bardzo dobrze działa, bazując tylko i wyłącznie na pracy wolontariuszy i tacy ludzie się znajdują. Mamy dobre przykłady. Jest dzielnia na Ochocie, jest I Love dzielnia, to się chyba nazywa na Bielanach, to jest najbliższa nas dzielnia. Niestety powstała już przed pandemią, w związku z tym nie nacieszyła się długo działalnością taką stacjonarną. I jakby prowody całej sytuacji, czyli podzielona w Poznaniu, nadal działa już od przynajmniej 3 lat i świetnie sobie radzi. Więc naprawdę jest to możliwe. Wartość to 100 tysięcy i ona obejmuje już ewentualne dopłaty też dla pracownika GPSZ-u, no bo zwiększą mu się jego obowiązki, jak również oświetlenie placu, to miało być na działce, która, to jest chyba nawet ta sama działka co GPSZ, tylko tak aktualnie tam są krzaki. Dziękuję. Drugi projekt też mój. Z warsztaty w stylu Zero Waste trzymamy się klimatu ekologii, jest on mi bardzo bliski, prosiłam o następny slajd. Są to warsztaty dla mieszkańców, promujących znowu ideę wykorzystywania, czyli stolarka numer jeden. Warsztaty będą dla mieszkańców, nie oczywiście dla wszystkich, będą jakieś tam listy, ponieważ no, są to specyficzne warsztaty, gdzie potrzeba jest dużo miejsca i skupienia. Są to warsztaty, gdzie możemy sobie odnowić krzesło, jakiś mebel, który mamy, może właśnie wzięty akurat z punktu Podej Dalej, to by było moje marzenie, żeby tam warsztatownie odbywały się takie warsztaty stolarskie, a wcześniej weźmiemy sobie jakieś trochę obdrapane krzesło, które sobie zrobimy na pięknie. Warsztaty krawieckie, coraz bardziej popularne jest szycie. Tutaj będzie można sobie i naprawić garderobę i na przykład samemu uszyć na maszynie na przykład, nie wiem, spódnicę. Ostatnio takie warsztaty były w trakcie taki zielony jakiś festyn ekologiczny ostatnio. Byłam i tam właśnie były panie z maszynami. Więc jest to możliwe i widziałam, jak dziewczyny szyły jakieś worki i to był, nie wiem, w ciągu pół godziny uszyły worek, więc ja jestem zachwycona. Przeróbki, jest to takie warsztaty dotyczące dekorowania ubrań, butów. Teraz to jest taka moda wśród młodzieży właśnie, żeby sobie pozmieniać takie zwykłe ubranie. Znowu to będzie taka możliwość dla wybranych grup.
oraz naprawę sprzętów elektrycznych. Jest to możliwe. Też organizowane są w Warszawie głównie przez współpracę Fundacji Zero Waste. Więc to takie firmy, które organizują takie właśnie zajęcia, gdzie samemu można sobie naprawić jakieś, nie wiem, suszarkę, oni naprawdę magiczne. I w rezultacie samemu się naprawia, tylko oni pokazują, jak i okazuje się, że suszarka nie jest od razu do wyrzucenia, tylko można to naprawić. I chodzi o propagowanie właśnie takiego podejścia, że to nie jest takie oczywiste, że to jest do wyrzucenia, bo można naprawić. Ja ostatnio naprawiam żelazko i da się. Może nie sama, ale w każdym razie nie wyrzuciłam. Poprosiłam następne. I warsztaty właśnie w jakiś cel, no przede wszystkim świadomość ekologiczna, tak? Nie wyrzucaj, naprawiaj, wykorzystaj. Nie wiem, kto ma małe dzieci, to wie, że to jest hasło jednego z piesków z tego patrolu. I chodzi też o to, żeby właśnie uświadamiać dzieci, że nie od razu wyrzucamy, a może nam się przyda, tak? Więc zachęcam do głosowania na projekty 7 i 13. Koszt? 10 tysięcy. Dzień dobry. Mój projekt jest może troszkę przyziemny, ale bardzo ważną jest reakcją na prośby wszystkich mieszkańców, większości, a szczególnie nowych mieszkańców Dąbrowy Zachodniej i Dąbrowy Rajskiej. My nie mamy żadnej wspólnej przestrzeni. Okazuje się, że to jest niezbędna rzecz dla rozwoju i jakiejś integracji społeczności lokalnej. A pomysł jest taki. Maów na jedynym gminnym terenie, który nawet nie jest w Dąbrowie Zachodniej, tylko Rajskiej, powstać w przyszłości park artystów, tak, ale okazuje się, czy można jeszcze na dół przygnąć? Bo tam na dole, o właśnie. Tu przy ulicy Zachodniej, jak Państwo na pewno tam czasami przejeżdżaliście, jest taki pas zieleni, który chcemy w przyszłości przekształcić na park artystów, który ku upamiętnienia byłych mieszkańców tej ulicy. Natomiast, no cóż, pomysł jest taki, żeby jedną jego część, tę pierwszą przy ulicy Zielonej, przekształcić na, zrobić tam plac zabaw, bo nie mamy placu zabaw, nie mamy nawet jednej ławeczki dla mieszkańców, gdzie można by posiedzieć i no chociaż z kimś zamienić jakieś słowo. Tutaj co prawda projektant zaprojektował jakieś trzy trampoliny, ale to wszystko. Mieszkańcy proszą, ażeby tutaj właśnie powstała jeszcze jakieś miejsce do wspinania dla dzieci, żeby powstała siłownia, dwa urządzenia siłowe, no i właściwie to wszystko. Bo nie wiemy kiedy i czy, mamy nadzieję, że niedługo powstaje park artystów, ale chociaż żeby to miejsce dla dzieci powstało. No i dziękuję. Mój projekt, no niestety, jest chyba jeden z droższych, bo ponad 200 tysięcy, no ale jak się zaczyna od zera, no to te koszty są duże. Dziękuję bardzo. Halo, nazywam się Monika Szuli. Jestem z Łomianek Dolnych. Występuję tutaj w imieniu grupy mieszkańców, no, którzy przede wszystkim, jak to się mówi, mają pieski. No, ale też kierujemy nie wszystko do piesków. No projekt jest skromny, bo zależy nam na pojedynku dla ludzi i zwierząt, które by powstało przy miejskim placyku dla piesków. Miejsce to teraz jest coraz bardziej popularne, jeśli chodzi o wybieg. Pojawia się coraz więcej tam właścicieli, chętnie z niego korzystają. Jest to przy parkingu, który prowadzi szlak na Wał Wiślany. I też często tam przyjeżdżają i ludzie samochodami, żeby wyjść i pójść na spacer nad nasze piękne część Wiślaną, bo jest nam gdzie chodzić. Również niedaleko jest duży plac zabaw dla dzieci, siłownia. No i powiem szczerze, że w okolicy po prostu brakuje takiej wody, z której można skorzystać. Nie tylko dla naszych zwierząt, ale też, no mówię, rowerzystów, ludzi, którzy no po prostu wracają z wału. No wiem, jaką mamy teraz piękną pogodę, wiosna. Od wiosny do jesieni często. No i brakuje tej wody w tym miejscu. No projekt nie jest taki najtańszy, niestety.
bo to jest jedno urządzenie, ale same koszty tak to przyłączenia wody miejskiej, to są projekty, zgody, zezwolenia, ale widzę, że to się w Łomiankach sprawdza, ponieważ my mamy fajny system studni wodnych, z których korzystam, nie tylko mój zwierzę, ale też i ja jako człowiek. No bardzo fajnie się sprawdza poidełko na Warszawskiej, z którego też widzę mieszkańcy korzystają, no w tym też mówię ja, bo dużo chodzę po Łomiankach. No i zależy nam właśnie na takim urządzeniu w tym miejscu, gdzie no naprawdę brakuje tego. No i liczę, że znajdziemy tutaj poparcie, nie tylko mówię przyrodnych osób, ale też na osób, którzy no aktywnie spędzają czas w Łomiankach i wiedzą, jak przydaje się bieżąca woda w miejscach spacerowych. Dziękuję bardzo. A numer 15 projekt. Koszt około 48 tysięcy, ale to mówię, no tak jest wyceniony, jak to się mówi, troszeczkę na zapas, bo ceny idą w górę wszystkich usług. Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Ja mam przyjemność zaprezentować projekt dotyczący budowy pomnika bohaterskiej załogi samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym. Zaczątkiem do złożenia tego projektu jest wynik rozmów z mieszkańcami nie tylko społeczności Dziekanowa Leśnego na budynku szkoły przy Akinsa. Jest co prawda tablica upamiętniająca, ale zależałoby społeczności na tym, żeby to był trochę szerszy wymiar. Młodsze nasze społeczeństwo, dzieci, młodzież szkolna często przechodzą w sposób taki zobojętniały wobec tablicy. Czasem przeczytają, czasem ktoś zwróci na nią uwagę. Poproszę dalej. Naszą ideą jest to, żeby powstał bardziej dzieło architektoniczne, rzeźbiarskie, konstrukcyjne właśnie na terenie. Wydaje nam się, że jest tam dosyć ładne miejsce, godne dla takiego pomnika. Poproszę dalej. No, może jeszcze dalej. Zamierzenie będzie zakładać przeprowadzenie przede wszystkim konkursu, bo zależy nam na tym, żeby no, były też nagrody ufundowane za powiedzmy pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, żeby to byli artyści, którzy zaproponują coś naprawdę ciekawego, o czym można byłoby szerzej na forum lokalnym czy ponadlokalnym, gminnym po prostu przedyskutować. Poprosimy dalej. To jest krótka oczywiście historia. Jest to forma jak najbardziej, forma ochrony dziedzictwa kulturalnego, nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale również w wymiarze Rzeczypospolitej, czy chociażby na pewno międzynarodowym. Poprosimy dalej. Tu są szacunkowe koszty projektu. Założyliśmy no, taką nagrodę w konkursie architektonicznym 15 tysięcy złotych. Być może to będzie na tyle kwota, która zainteresuje artystów, którzy by chcieli wziąć udział w takim konkursie. Oczywiście na posadowienie takiego pomnika prawo budowlane się też ostatnio zmieniło. Już pomniki dodaje do katalogu, na które potrzeba mieć decyzję prawomocną budowlaną. To na pewno nie będzie projekt dość skomplikowany, więc wydaje się, że ta kwota powinna wystarczyć. Kwestia sama realizacyjna jest o tyle trudna, że zależy od użytego materiału. Pytanie, jaki to miałby być materiał, ale wydaje się, że powinni jednak artyści sami zaproponować, w czym się dobrze czują i wyjść z taką propozycją, z
którą moglibyśmy na szerszym polu ocenić i wybrać jak najlepszą. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Drugi projekt dotyczy przeprowadzenia nasadzeń roślinnością zimozieloną. Zaczątkiem do przedstawienia Państwu tego projektu jest impuls m.in. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Rodzice, cała szkoła, też nie tylko, mocno uczestniczyli, włączyli się w pochód antysmogowy i bardzo chcieli takiej kontynuacji jakiegoś projektu, który byłby z tym związany. Zaproponowaliśmy teren szkoły w Dziekanowie Leśnym, ale też działki gruntu przynależne, należące do gminy, ale w bliskim sąsiedztwie, jest trochę tych działek na samym terenie szkoły Dziekanowa, też w przedszkolu przy Akinsa i uznaliśmy, że być może warto jeszcze przewidzieć przy szkole wsadowej też takie nasadzenia, powstaje nowy obiekt, warto, żeby już przy oddawaniu obiektu do użytkowania, ewentualnie te elementy przewidzieć takiego nasadzenia. Poproszę dalej. No, takie przykładowe jakieś zdjęcia. Poproszę dalej. Generalnie chodzi o to, żeby ten dobór roślinności był roślinami zimozielonymi albo chociażby takimi, których wegetacja jest na tyle długa, że kiedy będziemy mieli zjawisko smogu czy niekorzystnych warunków, to nadal będziemy mieli dużo zieleni, a nie ogołocone konary. To chyba tyle w skrócie. A jeszcze szacunkowe koszty projektu. Staraliśmy się jakoś to racjonalnie wyliczyć, żeby to ewentualnie starczyło. Nie chcieliśmy też przeszacować tego projektu, żeby starczyło na inne. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Burmistrzu. Może w odwrotnej kolejności. Dzień dobry Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Mam przyjemność zaprezentować dwa projekty. Może nie są tak ciekawe, interesujące i spektakularne jak te przedstawione do tej pory, ale są bardzo potrzebne i odpowiadają na postulaty i potrzeby mieszkańców naszego osiedla. Ja jestem z osiedla Łomianki Trylogia, drugi już okres w kadencji zarządu osiedla. Te projekty odpowiadają na potrzeby mieszkańców, są bardzo istotne. Projekt numer 18, poproszę kolejny slajd, czyli przebudowa studzienek deszczowych. No u nas od wielu, wielu lat, od ponad chyba już 40, z informacji, które przekazują nam mieszkańcy na spotkaniach osiedlowych, wynika, że te nasze ulice są często zalewane przez studzienki i one są niedrożne. Po takich ulewach jak dzisiaj, jak ostatnimi czasy bywają takie potężne, nawalne deszcze, studzienki nie są w stanie odprowadzać takiej ilości wody. Często, tak jak widać tam na ostatnim zdjęciu, jezdnie się zapadają. Więc zaproponowaliśmy przeprowadzenie typowo inwestycyjnego projektu polegającego na tym, żeby wymienić te studzienki, pogłębić je, ewentualnie tam, gdzie jest potrzeba i konieczność, dobudować kolejne, tak żeby ten nadmiar wody w tych szczególnych, na tych szczególnych jakby ulicach, skrzyżowaniach, gdzie jednak jest najwięcej tej wody się zbiera, żeby te studzienki nowe mogły w taki sposób już właściwy, prawidłowy tą wodę odbierać. Oprócz studzienek projekt przewiduje również montaż kanałów deszczowych, takich korytek. Zauważyliśmy, jak spotkaliśmy się z mieszkańcami ulicy Gościńcowej, tutaj na tej części od ulicy Włościańskiej,
do końca tej ulicy, że no tam zastosowano taki zupełnie inny system odwodnienia tej wody deszczowej, a mianowicie to są te powierzchnie chłonno odprowadzające i spadki poprzeczne i podłużne. One nie za bardzo się sprawdzają. Mieszkańcy informowali, że dosyć często, zwłaszcza gdy mają spadki również w stronę swoich nieruchomości, do garaży, często jest no, dosyć dużo wody, zalewa im właśnie te nieruchomości i też jakby prosili, żeby zwrócić uwagę na to i w jakiś sposób wyjść naprzeciw tym problemom i spróbować no, coś zmienić, żeby jednak no, do tych zalań nie dochodziło. I tak jak właśnie wspominałem, te studzienki osadnikowe, czyli odwodnienie punktowe, takie jest planowane. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z producentów takich studzienek. Powiedział, że one mogą być różnej wysokości, głębokości, mogą pomieścić nawet 150 litrów wody, więc no, dużo większy jakby jest ich zasięg przyjmowania tej wody niż tych, które mamy do tej pory. Te, które są, to są stare, takie już no, wysłużone. Zresztą nie tak jak tutaj z materiału PCV, tylko z betonowe. O głębokości około 1 metra, czasem nawet i nie. Więc taki wariant jakby jest zaproponowany. Dodatkowo na ulicy właśnie Gościńcowej proponuje się to odwodnienie w postaci tych korytek, czyli odwodnienie liniowe i tam chyba powinno być wystarczające w takiej formie. No i tutaj na zakończenie mamy nadzieję, że w związku z tym, że to już 40 lat czekamy na to, żeby coś na naszym osiedlu poprawić, no to w końcu u nas, na naszym osiedlu woda nie będzie płynęła pod górę, tylko będzie miała z górki i te nowe studzienki, o ile Państwo Szanowni zagłosują, mieszkańcy Łomianek na ten projekt, będą mogły tą wodę odbierać efektywniej, co poprawi jakość funkcjonowania, przemieszczania się po terenie osiedla. No, projekt nie jest najtańszy, a nawet chyba jest najdroższy spośród tych wszystkich. Szacunkowy koszt wymiany około 50 takich studzienek, łącznie z przygotowaniem, opracowaniem dokumentacji, plus jeszcze takie roboty wykończeniowe, to jest 800 tysięcy złotych. Dziękuję serdecznie i zapraszam do głosowania na ten projekt. Drugi z kolei to jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie osiedla. Projekt również jakby jest odzwierciedleniem postulatów mieszkańców, którzy zgłaszali, że rzeczywiście zdarzają się przypadki, jakieś akty wandalizmu na osiedlu. Można następny slajd. Dodatkowo też mamy problem ze zwiększonym ruchem na ulicy Rolniczej. I no, nie ulega wątpliwości, że jednak zamontowanie kamer w tych miejscach, które na następnym slajdzie będą pokazane, w jakiś sposób no, pomoże również temu, żeby odpowiednie służby mogły na podstawie tego monitoringu, zdjęć, filmów z tego monitoringu w jakiś sposób reagować na popełnione wykroczenia czy przestępstwa, które by miały miejsce. Można prosić kolejny slajd. To tak u nas wygląda, no może nie jest to najlepsza strona osiedla, ale gdzieś te różne takie sytuacje związane z takim zachowaniem niekulturalnym, wręcz no, aktami wandalizmu można spotkać. Wydaje się, że no, zainstalowanie kamer w takich miejscach najbardziej newralgicznych pomoże i zapobiegnie tego typu ekscesom. Kamery miały być umiejscowione właśnie wzdłuż ulicy Rolniczej. One jakby w założeniu są to kamery obrotowe o 360 stopni, więc dosyć duży teren mogłyby objąć swoim zasięgiem. Część jest tutaj również w okolicach ulicy na tych głównych skrzyżowaniach, czyli Jedności Robotniczej Kmicica i w okolicach tam, gdzie właśnie na wcześniejszym slajdzie było wskazane
te naruszenia. I jeszcze jest. O, i to na zakończenie też posiłkując się jakimś śmiesznym memem, mamy nadzieję, że no, kamery w jakiś sposób ułatwią, poprawią bezpieczeństwo przede wszystkim, no i nie będzie trzeba korzystać z pomocy sąsiadów. Koszt projektu to jest około 125 tysięcy złotych. Zainstalowanie kamer wraz z oprogramowaniem, wysięgnikami, które miały być umiejscowione na słupach wysokiego napięcia, jeżeli to będzie możliwe, i podłączone do centrum monitoringu. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, Alicja Siemianowska z Sołtys Satowej. Ja mam dwa projekty. Nie mam prezentacji, ponieważ te projekty, jak Państwo za chwilę zobaczycie, no na razie nie ma z czego robić prezentacji. Pierwszym projektem jest wykonanie czterech masztów wraz z instalacją. Mogę poprosić? Bo ja chciałam całą literę, żeby... Przepraszam, ja jestem po 8-godzinnym szkoleniu dziś troszeczkę. Pierwszym projektem jest wykonanie monitoringu Persi Sadowa. Będą to cztery maszty wraz z instalacją i podłączeniem do systemu w Łomiankach. Projekt ten powstał dlatego, że we wsi Sadowa namiętnie ktoś kradnie lustra. Lustra na wyjeździe z Odysei, kradziono nam 6 luster. Ponadto pojawiają się takie niebezpieczne sytuacje w miejscach, gdzie się gromadzą ludzie, czyli przy szkole, czy na placu zabaw, po godzinach, że tak powiem, urzędowania. W związku z tym będzie to jakby pilotażowy projekt. Będziemy chcieli zasilać co roku i dokupować kamery i instalować, ponieważ z tego funduszu sołeckiego będziemy mogli przeprowadzić cały system monitoringu we wsi Sadowa. Proponowane lokalizacje to przy szkole starej podstawowej plac zabaw, przy nowej szkole budowanej i również przy wyjeździe z Odysei, gdzie te słowetne 6 luster zostało ukradzione. Jako nasz wkład do projektu, czy ja mogę poprosić o... jako nasz wkład do projektu będziemy z funduszy sołeckich przyłączali się do kosztów obsługi tego monitoringu. Łączny koszt 28 800. Drugi projekt, Szanowni Państwo, to jest, ten projekt jest konsekwencją, poproszę o następny projekt, 23. Konsekwencją zdarzeń, które dzieją się teraz we wsi Sadowa. Punktem wyjścia jest budowa szkoły. W poprzednim roku z funduszy sołeckich wykonano analizę możliwości adaptacji szkoły sadowej na przedszkole i dom spotkań sąsiedzkich. W tym roku przy pomocy gminy i z funduszy sołeckich będzie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu rozbudowy i adaptacji szkoły sadowej. Po przeniesieniu dzieci do nowej szkoły chcielibyśmy zaadaptować część starej szkoły na dom spotkań sąsiedzkich i chcielibyśmy te pieniądze przeznaczyć z funduszy sołeckich. I dlatego, żeby rozpocząć działalność tam, prosimy Państwa o wspomożenie nas, powiedzmy, w tym projekcie
i zorganizowanie dla dzieci i seniorów w okresie wakacyjno-feryjnym, którzy ze względu na sytuację finansową i zdrowotną nie mogą spędzać czasu poza swoim miejscem zamieszkania. To będą zajęcia wspólne i dla dzieci, i dla dorosłych. Chcemy postawić na integrację, ale też będą zajęcia takie tematyczne w grupach dziecięcych i będziemy się chcieli spotykać z dorosłymi. Dlaczego? Dlatego, że dzieci są za małe, żeby same dojechać. Jest dosyć daleko do Centrum Kultury, żeby dojechać same. Natomiast starsze osoby, które już tylko poruszają się na terenie naszej wsi, też nie pojadą i często to jest połączone, że pilnują tych małych dzieci. Więc proponując im jakieś zamiast, powiedzmy, siedzenia w domu, jakieś zajęcia wspólne, czy to będą w środku, czy na zewnątrz, mamy piękną wiatę edukacyjną z funduszy unijnych, po prostu możemy im dać jakąś alternatywę, żeby nie ruszając się mogli miło spędzić czas. Wartość tego projektu to 9,5 tysiąca. Bardzo dziękuję. Zaś coś się zrodzi w bólach, to później będzie miało powodzenia. Poza tym numer 21 też jest dobrym prognostykiem. Proszę Państwa, więc poproszę następnego, no wstęp już wygłosiłem. Rola drzew w mieście jest bardzo szeroko już udokumentowana i opisana. Tutaj macie Państwo te najważniejsze funkcje, które drzewa spełniają w mieście. Najważniejsze z nich to obniżenie temperatury powietrza w czasie upałów. Były takie badania, że obniżyło temperaturę na odkrytych ulicach, w pobliżu w parku różnica temperatury około kilkanaście stopni. Pochłaniają drzewa, już takie dorosłe drzewa, pochłaniają znaczne ilości szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń, dwutlenku węgla. Na ten temat były prowadzone badania w Stanach Zjednoczonych i potwierdziły, że zieleń w mieście pochłania bardzo duże ilości właśnie zanieczyszczeń i pyłów, co w Błomiankach, myślę, jest bardzo ważne z uwagi na wzmożony ruch komunikacyjny i planowane nowe trasy. Także to trzeba patrzeć pod kątem przyszłości również. Wygłuszają miejski hałas, to też związane z tym ruchem komunikacyjnym, zatrzymują wilgość, no i oczywiście mają wpływ na estetykę miasta. Wydaje mi się, że właśnie Łomianki możemy zmieniać głównie poprzez zieleń. Podnoszą standardy osiedli. To są te główne. Proszę Państwa, zanim przejdę do następnych slajdów, chciałem wyprzedzić pewne pytania, które mi ludzie zadają. Otóż pytają głównie o to, gdzie sadzić te drzewa. Otóż my mamy w planie, w programie Zielone Łomianki zapisaną taką akcję społeczną wskaż, gdzie posadzić drzewo. Chcemy tą akcję równolegle, gdyby ten projekt uzyskał powodzenie, przeprowadzić we współpracy ze służbami urzędu miejskimi, znaczy głównie z Wydziałem Geodezji i z Wydziałem Ochrony Środowiska, że w ten sposób przy pomocy właśnie lokalnych społeczności stworzyć taki bank miejsc, gdzie można drzewa posadzić. Drugie pytanie to jest, ale po co sadzić, jak one i tak wysychają, bo nie są zadbane? Otóż, proszę Państwa, mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami przyszłości, ale ten projekt zakłada, że drzewa mają być sadzone z 3-letnią gwarancją i z kosztem pielęgnacji, bo po 3 latach drzewa zaczynają sobie same radzić i już jest mniejsze ryzyko, że będą wypadać. Proszę następne. Tutaj jest kilka przykładów zielonych ulic w Łomiankach. To są takie przykłady, jak gdyby pokazane ulice, gdzie nasi przodkowie zadbali o to, żeby posadzić drzewa i widzimy, jak to wyglądało. To jest ulica Partyzantów. Proszę następne. Tu ulica Grzybowa, gdzie
Kilka lat temu chciało wycinać drzewa, ale mieszkańcy zaprotestowali i te drzewa zostały. Jest to jedna z piękniejszych uliczek właśnie zadrzewionych. Proszę dalej. Tu jest ulica Chopina. To jest przykład ulicy, gdzie projekt tej inwestycji drogowej przewidywał od razu zieleń publiczną, co jest jak gdyby rzeczą nową i co też postulujemy, żeby każdy projekt zakładający budowę drogi od razu zawierał projekt zieleń. Tutaj obok ulica Armii Poznań, gdzie wycięto niestety stare wierzby, może częściowo już wypadające, ale posadzono nowe, które już zaczynają ładnie wyglądać i powiedzmy sobie, ta ulica zaczyna też przybierać rolę takiej alei. Proszę następny. To jest przykład na ulicy Zachodniej, gdzie też do istniejącego już drzewostanu dodano kolorowe, czerwone klony i zaczyna to bardzo pięknie wyglądać. Tu stare zadrzewienia z ulicy Zielonej. Kilka przykładów również w innych miastach, jak to wygląda. Tutaj z dzielnicy Poznania, to są Stany Zjednoczone, ale tego typu zadrzewienia widziałem również w różnych miastach w Europie. Tu zdjęcie z akcji, właśnie tego typu akcji w ramach budżetu partycypacyjnego w Mławie. To jest ostatni zakończenie slajdu. To już następny, kończący. Chciałem tylko powiedzieć na zakończenie, że sadzenie drzew to jest spłacanie długu wdzięczności naszym przodkom, którzy sadzili drzewa i również jak gdyby zobowiązanie w stosunku do naszych kolejnych pokoleń, które będą potrafiły to docenić. Dziękuję. Koszt projektu od 500 do 600 tysięcy, w zależności od ceny ofertowej przetargu. Niestety sadzenie drzew stało się drogie, a szczególnie takich drzew, które nie będą wysychać. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Szymański. Mam przyjemność zaprezentować projekt autorstwa mojej żony, Mileny. Nazwa projektu bardzo długa, natomiast dotyczy oczywiście dość istotnego tematu, jakim jest zdecydowanie bezpieczeństwo. Jestem mieszkańcem Łomianek Centralnych i do tego też obszaru będzie dotyczył sam projekt. Dlaczego chcemy poprawić bezpieczeństwo? No, drodzy Państwo, wszyscy jesteśmy świadomi, że Łomianki Centralne są obszarem bardzo gęsto zabudowanym. Relatywnie dużo uliczek, mamy tam masa domów, dużo jest tych domów, prawda? Natomiast tym samym jak i dużo domów, tak samo dużo wąskich uliczek. Dlaczego chcielibyśmy poprawić tą sytuację? A co jest jeszcze, przepraszam, istotne? Masa skrzyżowań równorzędnych. No i niestety wszyscy poruszamy się po tych Łomiankach, jesteśmy świadomi, jak nasi kierowcy, jak i również my, tak nie uwłaszczając innym, poruszamy się po tych uliczkach i jaką świadomość mamy w zakresie prowadzenia auta, jak i przepisów ruchu drogowego. No dlaczego lustra? Drodzy Państwo, ja nie mam tutaj jakichś wyjątkowych wywodów, tak? Natomiast proszę zerknąć na skrzyżowania, które sobie pozwoliłem na dniu dzisiejszym sfotografować, tak żeby mieć w miarę na bieżąco. Cieszę się, że Pan tutaj tak dostrzega już z pierwszego rzędu. Praktycznie no, trzeba się przyjrzeć, tak? Żeby zobaczyć, że to jest skrzyżowanie, tak? No bo generalnie można by uznać, że to jest w sumie ulica, prawda? I ona gdzieś tam się kończy w tej pięknej zieleni. Lecimy dalej, kolejne skrzyżowanie. Tutaj przyznam szczerze, że byłem bardzo wdzięczny sąsiadom, że trochę inne ogrodzenie zastosowali w płocie. Dzięki temu, jeżeli zwolnię, no to jest szansa gdzieś tam jeszcze, prawda, zareagować odpowiednio. Kolejne skrzyżowanie, tak? Proszę mieć cały czas z tyłu głowy, że są to skrzyżowania równorzędne, tak? Także to pierwszeństwo, no, różnie bywa, proszę mi wierzyć. No i na sam koniec pozwolę sobie przedstawić Państwu największe w sumie w tym rejonie skrzyżowanie ulicy Działkowej z Maciejowicką, gdzie niestety jest to też takie miejsce, gdzie dodatkowo troszeczkę ludzie w dość nieodpowiedzialny sposób podchodzą do kwestii parkowania. No macie Państwo przykład, tak? Proszę mi wierzyć, że w tym momencie bardzo dobrze to wygląda, może w ten sposób. Druga kwestia, do której dotyczy projekt, bo lustra to jedno, tak? Natomiast to, co chcielibyśmy jeszcze tutaj uwzględnić w ramach tego projektu,
to możliwość wybudowania tzw. śpiących policjantów, tak, tych ograniczników na drodze. Już tłumaczę, jaka jest geneza tego wątku. No zwróćcie Państwo uwagę, tutaj też, żeby nie być gołosłownym w kwestii przygotowania do tej prezentacji, mamy zrzut ekranu z, oczywiście z dzisiaj, godzina 16.20, tak mniej więcej wygląda natężenie ruchu, jeżeli chcielibyśmy się kierować do centrum Łomianek. No i co się realnie dzieje? No zapewne Państwo też dobrze wiecie, mieszkańcy Łomianek korzystają z wszelkich możliwych bocznych uliczek, żeby sobie tutaj skrócić troszeczkę drogę. Ja, jak i większość mieszkańców, niestety to troszeczkę odczuwamy, ponieważ sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś jest, tak brzydko powiem, nielokalnym kierowcą, no to niestety, no cóż, kieruje się tym przepisem, że rzeczywiście mamy ograniczenie do 50 km na godzinę, tak, no bo jest to teren zabudowany i to jest tyle, tak. Natomiast mieliście Państwo możliwość spojrzenia nawet po tych zdjęciach wcześniejszych, jaka jest widoczność tak na tych skrzyżowaniach. No jest to zagrożenie. Co tym samym powoduje, że uważamy, że jest to wręcz konieczne na tych długich ulicach, takich jak Działkowa, Maciejowicka, aby zastosować takie troszeczkę, no jakąś formę spowolnienia, tak, tego pośpiechu, no bo wiadomo, że każdy jednak chciałby koniec końców dotrzeć do tego domu, natomiast istotne jest, aby bezpiecznie dotrzeć do tego domu. Założenia samego projektu są bardzo proste. Mam nadzieję, że jest to względnie widoczne, natomiast w poziomych liniach jest to miejsce, gdzie zastosowane zostałyby ograniczniki prędkości, natomiast te czarne kropeczki to miejsca, gdzie zastosowane by były, to w sumie najistotniejsze w ramach tego projektu, lustra, które pozwalałyby w dużo łatwiejszy sposób być widocznym, bądź też dostrzec, co może się kryć na drugim końcu tego skrzyżowania. No i na koniec szacunkowy koszt projektu. Wydaje mi się, że na tle dzisiejszych nie jest to jakiś kolos, jak najbardziej potencjalnie osiągalny. Tym samym gorąco Państwa zachęcam, szereg mieszkańców, do głosowania na tenże projekt. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, nie ma 25 projektu, czyli dobiliśmy szczęśliwie do końca tych prezentacji. Dziękuję za dyscyplinę i zwarte wystąpienia. Będziemy, tak jak powiedziałem, chcieli to upublicznić, przekazać mieszkańcom, żeby mogli się z tym zapoznać. A ja dodam tylko, przypominając, że głosowanie odbywa się od 1 do 7 września i jeśli Państwo na swoich fanpage'ach, na swoich stronach internetowych, blogach, bądź gdziekolwiek, czy na zwykłym Facebooku, w grupie Łomiankowskiej, a jest ich dużo, będziecie rozprzestrzeniali informacje o swoich projektach, to jak najbardziej jest to wskazane. Od 1 do 7 września.